Siemanko. Siemanko. Specjalnie dla Ciebie dzisiaj nagrywamy ten oto materiał i specjalnie dla Ciebie mamy ciekawe propozycje modeli przecenionych. Specjalnie właśnie na w sumie święta Bożego Narodzenia i na spóźnione Black Friday. Friday Black. Ale za to mamy Black Month miesiąc, tak? Niech będzie, że tak. Do końca, myślę, że spokojnie do końca grudnia będziemy mieli aktualne przeceny na wszystkie modele, które dzisiaj Tobie zaprezentujemy. Ale nawet jeżeli oglądasz to w styczniu bądź w lutym i któryś model się nie sprzedał, te wszystkie modele znajdziesz na modelarskiej.białystok w zakładce Wyprzedaż modeli RC. Tak jest, tak, tak. Opowiadamy, Adrian, zaczynamy. Co to jest? Powiem o rabacie. A nie, oglądaj do końca, to na pewno dowiesz się o kodzie rabatowym na wszystkie modele. Nie na darmową wysyłkę, ale już procenty lecą na każdy konkretny model z tego materiału. Zapraszam do oglądania. Zaczynamy z dużego kalibru. Wyciągnęliśmy tutaj naprawdę duże działa i lecimy z takim modelem jak Carson w skali 1:5. To jest model benzynowy. Tak. I tak naprawdę nie ukrywając, to jest kopia modelu HPI Baja. Adrian coś o tym wie, bo ogólnie ma model Lossi 5T, czy jak to? 5T, tak. 5T, Lossi 5T. Nie no, fajnie. Jeszcze większy niż ten model. Opowiedz coś o nim, bo to jest, nie ma to jest miły gość. To wielki, wielki benzynowy potwór, nie? Możecie znaleźć kilka materiałów na naszym kanale. To jest nawet pod tytułem Lossi benzynowy potwór, coś takiego. Tam pierwsze odpalenie. Pierwsze no, coś takiego. I fajnie tam katujemy. Oczywiście na silniku w sumie. Silnik już tam trochę zajechany jest i prawdopodobnie czeka go już remont, bo po ostatniej jeździe jeździłem po takim hardkorowym błocie i wyziono chyba ducha i stoi zatarty. Serio? No nie, bo tak, bo po prostu był mocno skatowany i sobie leży, nie? No dobra, jeszcze o tym modelu, to tak, tu mamy oświetlenie Adrian, czy to jest miejsce na oświetlenie? To jest miejsce na oświetlenie, oczywiście. Jasne. Można sobie zamontować tutaj. Ogólnie bardzo mocny model, bardzo mocny model, możesz sobie obejrzeć materiał na YouTube. Nie będę się tym szczycił, ale tym modelem potrąciłem rowerzystę. W rowerze się zgięło koło mocno. Musiałem no niestety odkupować dla człowieka. Dla rowerzysty koło. Na szczęście nic się nie stało, gdybym wjechał w nogę, to było gorzej. Dobra, uwaga. Było gorzej. Ale fajnie usiadł. On nie wiem, ile było amortyzacji, z 2 cm? Nie, no półtorej? Ale nie. Znaczy jest dużo, ale teraz jak? Ile? No nie, na kamerze może to bardziej widać, ale amortyzacja tutaj to jest jakieś 2 cm takiego małego schodu. Nie, no wiadomo, można. Dlatego tym modelem właśnie on jest przygotowany po to, żeby skakać jeszcze wyżej ogólnie. I skakać i ogólnie do dobrej, szybkiej jazdy, tak? Tak. Model jest długi, więc ze względu nawet na to, że jest to tył napęd, to naprawdę bardzo dobrze się nim steruje. Nie potrzeba żadnych żyroskopów, sterowanie jest tak. Po prostu... Mimo tego, baja! Mimo, po prostu baja. Mimo tego, że to jest tył napęd. Tak. Co cena, jeszcze? Ja myślę, że to wszystko. Obejrzyjcie sobie kilka materiałów na naszym kanale. Na pewno ten, w którym potrąciłem rowerzystę. Obejrzyjcie. Nie bierzcie przykładu. Nie bierzcie przykładu. Po prostu jak jedziemy na siebie, to no wiadomo, nigdy nie jeździmy na siebie. Tak jak no jak nie latamy samolotem, nie nadlatujemy i nie przelatujemy nad sobą. To też nigdy tak nie robimy. Zawsze przed sobą jeździmy. Także jak już kupicie tego potwora, to przed sobą jeździcie. Tylko co, nie? Tak jest. Żeby nie na siebie jechać. No i tyle. Cena dla ciebie to jest 3000 plus rabat. Plus rabat. Ale plus rabat. Jak? A to się dowiesz już w dalszej części filmu. Myślę, że to byłoby na tyle. Lecimy z kolejnymi modelami. A tutaj mamy model Arma Kraton AXB, czyli Extreme Bash Roller. To jest model Kratona wzmocniony, specjalnie przystosowany do naprawdę hardkorowego, że tak powiem, katowania. Model jest goły, czyli trzeba go po prostu... Goły? A zimą? Zima jest może. Dokładnie. I trzeba go wyposażyć po prostu w całą elektronikę. Serwo i aparaturkę. I tak naprawdę ten model jest już przeznaczony dla osób konkretnych, które już wiedzą czego chcą i które na przykład mają już swoje modele, aparatury i tak dalej i potrzebują na przykład tylko samego dobrego kitu. Tak, ale jeżeli Ci się spodobał, to nie ma problemu. My Tobie doradzimy, podpowiemy, a nawet sami zamontujemy tutaj dane podzespoły, podpowiemy jakie wybrać, żeby maksymalną prędkość z niego wycisnąć. Dlatego też możesz do nas napisać bądź zadzwonić w tej sprawie. Dokładnie, cena dla Ciebie to jest jedyne 1890 zł. To tanio? Tak, to jest najniższa cena. Ze względu też na to, że model ma ślady po prostu użytkowania. Delikatne otarcie. Delikatne. I tutaj wgłębienie na karoserii. Ale nie był jeżdżony. Był. Był?
był jeżdżony, ale no był jeżdżony, tutaj samo widać otarcie. Ale... A teraz prezentuję tobie model marki niemieckiej Carson. To jest wirus, dokładnie, wirus. Na 6S. To jest taki, taka bestia, która rozpędza się nawet do 120 km na godzinę. Naprawdę wytrzymała konstrukcja. Możecie sobie poczytać na internecie o tych modelach, bo są naprawdę bardzo mocne. Amortyzatory duże, aluminiowe, olejowe. Nie no, pięknie tłumią. Sporo ludzi tymi modelami jeździ po prostu na torze już, nie? Bo są konkretnie wyważone. To jest model nowy. Oczywiście buggy, czyli nisko osadzony. Na tor. Na glinę, na tor. Oczywiście na jakieś tam, w sumie prześwit na jakiś ma, można to oczywiście sobie podregulować i jeździć troszeczkę w bardziej nierównym terenie. Ja jeszcze bym zwrócił uwagę na amortyzatorki, bardzo fajne tutaj. Tak, z zasłonką, fajną gumową na trzpienie. Tak, na tłoczek. Tak. Które się nie będą wycierać. Na przykład ja miałem w Traxxasie w Stampede tak, że te trzpienie się tam wycierały o ten plastik. Plastik się wycierał o trzpienie i amorty do wymiany były bardzo szybko. Patrzcie na te stabilizatory zawieszenia. To stabilizatory. Patrz. Widzisz, jak się fajnie koło chodzi? Tak, tak. I właśnie o to chodzi, tak? Ten model ma chodzić. Tak. Ma stabilizatory, dlatego on się o wiele bardziej jeszcze nie mamy nim pięknie, podłoża, że tak powiem, modelem katować. Akurat ten model, który widzicie, jest przeceniony, bo kosztuje jedynie 2300 zł. On jest bez akumulatorów i bez ładowarki. Tutaj już możecie sobie kupić akumulator taki, jaki chcecie. Tak, taki, oczywiście jaki, doradzimy podpowiedzi. Taki, jaki chcesz w sumie. No. Lecimy z kolejnym modelem. A teraz Ci pokażę wersję trochę, no można powiedzieć, bardziej ubogą, jeżeli chodzi o elektronikę, bo to jest model również wirus. 4.1, bezszczotkowy napęd, ale na 4S. Czyli... Tak. Po prostu tutaj on też będzie bardzo szybki. 80 na godzinę spokojnie poleci. Chyba pojedzie. Poleci. Spoilerman. Oczywiście, spoiler ma taki, że on poleci. I tutaj model już mamy, że tak powiem, gotowy do jazdy. Czyli akumulatory dwa, podpinamy szeregowo oraz ładowarka jakaś sieciowa i tyle. To jest gotowy zestaw do jazdy. A słuchajcie, od razu zwracam uwagę na tą kosteczkę. Jest bardzo taka mięciutka, fajna. Bym powiedział, że taka na dywan może, na... nie, inaczej, nie jeździłem po dywanie, nie wiem, więc się nie wypowiem. Po prostu powiem, że opony bardzo przyczepne, bo bardzo taka przyczepna, gumowa, klejąca się, że tak powiem, do podłoża guma. Nie no, po nasz tos. Nie? Dokładnie. Nie, nie. No, wiadomo, nie Carsony, jeżeli chodzi te modele buggy, to są tak naprawdę typowo modele na tor w skali 1 do 8, nic tylko brać i kupować, i jeździć i łamać części. Tak, dokładnie. Następny proszę. Kolejny model to w sumie będzie seria modeli, mamy kilka modeli marki Apsima, jednakże to są klony naszych starych, dobrych Mavericków Strada. Tak, tu mamy akurat... Strada XT? To jest dokładnie Strada XT. Czyli Strada XT. Dosłownie... No bardzo sklonowane. Dosłownie kropla w krople, ta sama konstrukcja co Strada XT, więc części mamy zamienne od ręki. No i w sumie tyle. Ta opcja jest używana, ten model jest delikatnie używany. Ale delikatnie. Tak, ale na wszystkie modele z tej kategorii wyprzedaż RC oczywiście dajemy gwarancję 2 lata, więc nie musisz się przejmować, że to jest używany i będziesz miał problem ewentualnie z elektroniką. I to jest wersja bezszczotkowa, która kosztuje 824 zł. Oczywiście... I wersja bez akumulatora, bez ładowarki. Nieprawda, bo jest akumulator i jest ładowarka. Tak, jest ready to run. Przypominam, że nowy model Maverick Strada XT kosztuje około 1150 zł, więc oszczędzamy sporo. Kilka stówek. Dokładnie, kilka dobrych stówek. I za te kilka stówek możecie kupić model burza na przykład. Albo w prezencie komuś. Albo dodatkowy akumulator. Lecimy dalej. Ta-dam! A tutaj mamy klona Strady MT, czyli Monster Trucka, gdzie karoseria. Karoserię mamy oczywiście, dodajemy tutaj nową do malowania, więc sobie możesz pomalować jak sobie będziesz chciał. Amortyzatory widzę, że naprawdę. No tak, to jest kopia. Klony, nawet na sam kolor, co nie? Tak. Amortyzatory, jest podwójne amortyzatory. Więc tutaj tak naprawdę nie ma co przedłużać. Ten model jest w cenie również 824 zł. Jeżeli chcecie troszeczkę więcej o tych modelach się dowiedzieć, to walcie na naszego YouTube'a. Tam mamy konkretny materiał, gdzie testujemy i opowiadamy o tych modelach, dokładnie o tych bezszczotkowych. Także zapraszam do oglądania kolejnych materiałów. Kolejny model to jest model również Apsimy i również jest to klon modelu dokładnie BSD Dune Racer. Tak jest.
Marki Bezda. Marki Bezda. Bardzo nam dobrze znany. Kiedyś mieliśmy, jak zaczynaliśmy 4 lata temu sklep. Tak. Jeździliśmy nim chyba z rok może nawet, a później sprzedaliśmy dla naszego klienta, który usilnie bardzo chciał jeździć modelem, który wyszedł spod naszych skrzydeł. Dokładnie. Tak jest. Ta wersja jest również ma ślady użytkowania, więc sprzedajemy go jako używany, lecz również dajemy na niego gwarancję 2-letnią. Za nowy płaci się około 950 zł. A ten model piękny w jakiej cenie? Ten model jest akurat w cenie 770 zł, ponieważ ma delikatne gdzieś tam ślady użytkowania. Ale to delikatne tam. Zobacz, naklejka troszkę. Ogólnie podwozie tak, jest tylko praktycznie bez rys. Tak, nie jest bez rys, tylko jest naklejka starta i w sumie tyle, nie? Modelem bardzo dobrze się jeździ. Wiemy to, bo jeździliśmy oryginałem tego modelu, czyli Dune Racerem. Jak samo otworzyliśmy sklep 4 lata temu, to mieliśmy taki model i później sprzedaliśmy go dla naszego klienta, bo specjalnie chciał, żeby z naszych rąk otrzymać taki model po naszym tuningu. Także ogólnie wiemy, że fajnie się jeździ, nasi klienci też nim jeździli. Napęd na 4 koła, dosyć szybki, do około 50 km. Dokładnie, dostępność części zamienne. Części zamienne mamy jeszcze. Tak. Jeszcze mamy. Mamy i mamy dostępne, także nie ma problemu. Są dostępne jak najbardziej. Dobra, lecimy dalej. Teraz na stół wjechał do nas Dirt Warrior 2.0, też firmy Carson, numer 1, jak Formuła 1. Zobaczcie, takie stół, takie koło ma dość szerokie, tak jak w formule, ciekawa opcja. Ogólnie napęd szczotkowy, prędkość maksymalna do około 50 km na godzinę. Przypomina modele, no, Buggy Strada XB, tak? Powiedzmy, no, na przykład. Mniej więcej. W skali 1 do 10. Tak, dokładnie. Kostka ogólnie bardzo też dobrze się klei podłoża. Tyle w sumie o tym modelu. Myślę, że to jest ciekawa sprawa, żeby rozpocząć jazdę tym modelem jako pierwszy model, powiedzmy, dla dziecka również. A cena jego to? 570 zł. Nie no, jak tak tani, to słuchajcie, albo sam biorę, albo wykupujcie. Macie czas do... Do jutra. Do jutra. Dobra, następny. Na nasz stół operacyjny trafił teraz model Kraton, używany. Leciutko, może trochę bym skłamał, jeśli leciutko używany, nie powiedziałem. Troszkę jest tutaj poobdrapywany, karoseria troszkę jest poobdrapywana, ale nie jest pęknięta. Nie, oczywiście jest ogólnie... Czyli to świadczy o tym, że był szanowany, tak? No, niech będzie. Płyta podwozia delikatnie porysowana. Płyta podwoziowa jest porysowana. Delikatnie, tutaj. Ale nie ma żadnych zgięć. To jest najważniejsze, czyli model gdzieś tam nie dostał mocno, prawda? Jeżeli chodzi o środek, również jest wyczyszczony ładnie, regulator jest nowy wstawiony, nowy serwomechanizm. Tak. Silnik na dotarciu. Dokładnie. Model jest na gwarancji, tak jakbyś kupował nowy model, również ten model używany będzie na gwarancji. 2 lata gwarancji masz na elektronikę, więc nie masz czym się martwić. A model jest w super cenie, bo jedynie 2300 zł. Zaznaczam, że nowy kosztuje, najtańszą opcję znalazłem ostatnio za 2869 zł. No, także to jest bardzo duża oszczędność. Tym bardziej, że mówię, no my to model sprawdziliśmy i on jest w porządku. Znaczy on ma kilka jazd za sobą po prostu. Także to jest dobra opcja na rozpoczęcie modelarstwa w większej skali, tak? Zwróćcie uwagę, że ta cena jest naprawdę bardzo niska, bo na przykład jakbyście chcieli kupić Revo 2.0 bądź co jeszcze? Bądź Sledge'a. No, Sledge to już w ogóle, co nie rakieta, tak? Dużo różnicy w cenie, także naprawdę polecamy gorąco ten model. Lecimy z tematem, również mamy ciekawy model od marki Arma, a tutaj model wjeżdża nowiutki z półeczki z kartonika Arma Notorious. Notorious. Fajny naprawdę sprzęt. Wiecie, z czym mi się kojarzy? Mały rozstaw tutaj, tak, sprawia, że... Tak, ten model jest... backflipy. Ten model jest przystosowany do jakichś hardkorowych backflipów, frontflipów, czyli do jazdy na bardzo nierównym terenie. Możemy robić po prostu wszystko tym modelem. Tak, dlatego właśnie tutaj mamy Willy Bar koniecznie. Jakby jego nie było, od razu 360 stopni do tyłu z miejsca, jak najbardziej możemy. Zasilany na dwa pakiety 3S, czyli łączne zasilanie 6S, bądź też jednym pakietem 4S i możemy już sobie śmigać. Tak. Cena... Ogromna rakieta, tak. Ogólnie też... Skala 1.8, czyli tak jak Revo, jak Sledge, a Revo i Sledge znacie z naszych pojazdówek, z naszych filmów. Wiecie, jak te wariaty jeżdżą. 80, 90, 100 na godzinę. To jest po prostu masakra, co te modele robią. Kostka bardzo wysoka. Nie, no koła mają sztosy. Ona będzie po prostu wgryzała się w glebę. Dlatego, jeżeli będziemy chcieli zrobić backflipa, na najbardziej jakiejś śliskiej powierzchni, on tego backflipa zrobi. Są delikatne zadrapania, ponieważ ten model jest na wystawie. Czyli powystawowy, dlatego też jest cena niższa. Poprzez
cenie, specjalnie dla Ciebie w cenie promocyjnej 2800 zł. Taniej nie znajdziesz. A jeżeli znajdziesz, napisz do nas. To co, przechodzimy do następnego? Myślę, że tak. Kolejny model na blat wjeżdża. Model marki Amevi. Jest to model typu buggy i chyba przystosowany jest na tor. Co Ty chyba tak, o tym myślisz? Tak, jak najbardziej. Jeszcze z tego względu, że oczywiście tak jak to w bagusach jest, bardzo dobra kostka połączona z jakimś, nie wiem, linią, zygzakiem, ale ogólnie bardzo dobra opona trzymająca się podłoża. Zygzaku. Patrz, tutaj mamy model gotowy do jazdy po wyjęciu z pudełka, czyli tak mamy akumulator i podstawową ładowarkę. Cena za ten model to jest 1500 zł. Mhm. I to jest dobra cena. To jest dobra cena, bo mamy zestaw oczywiście bezszczotkowy, szybki model. Ogólnie wzorowałbym się tutaj, że to jest podobny trochę do Team Associate, co? Taka karoseria przynajmniej. Bardzo możliwe, ale nie chcę się wyrywać z tym stwierdzeniem, bo ktoś mi zaraz zarzuci jakieś kłamstwo, ale to jest bardzo dobry model. Tu mamy już centralny dyferencjał, więc tak jak mówię, to jest model już naprawdę przystosowany na tor. Więc hardkorowa jazda i on jest naprawdę szybki. Na 2S to jest bestia. Dobra, następny proszę. A teraz mamy wersję dla pasjonatów powolnej jazdy, wspinaczki. Także tutaj mamy idealny Crawler Pro, X Crawler Pro 2.0. Powiem szczerze, że rzadko spotykamy się z taką konstrukcją w naszym sklepie, ale widzieliśmy na filmikach kiedyś, że to jest ciekawe rozwiązanie. Widzieliśmy podobne modele, które się dobrze wspinały. Tak. Co, Adrian, o tym modelu powiesz? Model jest bardzo powolny, ale bardzo silny. Koła mają naprawdę super gumę, mięciutką, idealną na skałkę. Dokładnie, na wspinaczkę, na skałkę. Na skałkę. Model jest w cenie 890 zł, jest to niska cena, no, nówki sztuki kosztują około do 1000 zł. Oczywiście to jest też nowa sztuka, gwarancja 2 lata. Zapraszam do zakupu i zapraszam do obejrzenia ewentualnie jakichś innych filmów od innych twórców, YouTuberów na YouTubie. Na pewno zobaczycie, jak to fajnie śmiga. To co, następny proszę. A teraz wjeżdża kod rabatowy widoczny poniżej, 5% na wszystkie modele z asortymentu wyprzedaż. No, a teraz... Ty chuliganie! A teraz wjechał nam właśnie konkretny taki chuligan. To jest samochodzik bardzo znany... Do 12 chyba. Do 12? Na pewno. Bardzo znanej marki Overmax. To jest Overmax właśnie X Hooligan. W cenie u nas jedynie 500 zł. Nówka, sztuka. Napęd szczotkowy. Napęd szczotkowy. I w sumie tyle o tym... dodatkowym radiatorem. I z dodatkowym kołem. Ale ogólnie zobaczcie, to jest short cars, ale poszerzony. Czyli nie, mamy dwa wyjścia. Albo karoserię zrobili za krótką, albo poszerzyli short carsa. Nie, żartuję. Mi się wydaje, że bardziej ten short cars jest poszerzony, dzięki czemu będzie jeszcze bardziej stabilniej zachowywał się na terenie, tak? Tak, to jest fajne. Z wyścigów. Fajny model, naprawdę w przystępnej cenie, bo za 500 zł, że tak powiem, w tej skali nie kupimy nic. Więc to jest dobra opcja dla Ciebie. Lecimy dalej z tematem. Kolejny model wjeżdża na stół, jest to model marki GP Toys. Fajny model w skali 1 do 12, napęd na 4 koła i ma dodatkowo światełka z przodu i z tyłu. Fajny, agresywny. No, model typu tragedy, naprawdę fajnie nim się śmiga. Dawaj! Zostaw to. No. To dla Ciebie. Jedynie w cenie 650 zł. Zapraszam do zakupu. Będziesz mógł się ścigać z Erevo, bo jest bardzo podobny do Erevo. Znaczy, ale Willy niestety nie zrobi. Willy jeszcze niestety nie zrobi, bo to jest napęd szczotkowy, ale widzę, że jest bardzo dobrze osłonięta elektronika. Dzięki czemu będzie bardziej kałużoodporny po prostu. No nie będzie. No w sumie tak. Bardzo fajna konstrukcja. Zapraszamy do przetestowania. A teraz coś, na co ja czekałem w designerskim kolorze czarnym, matowym. Model Arma Felony 6S. Adrian ma taki model osobiście, tylko w innym kolorze i wygrał nawet z Teslą wyścig, więc coś na ten temat Adrian powie więcej. Tutaj tak naprawdę nie ma co gadać. To jest model dla już poważnych graczy, dla poważnych modelarzy. A jak ktoś chce... Dla hardkorowców, którzy naprawdę lubią konkretny bacznik na asfalcie. Koniecznie zajrzyjcie na materiały na naszym kanale, a przekonacie się, co ta bestia robi. Tak, dokładnie. Ogólnie po wyjęciu z pudełka jeździ 120 km na godzinę. No po wyjęciu z pudełka nie, Fabian, bo
trzeba zmienić jeszcze zębatkę ewentualnie, wtedy jak najbardziej tak. Ale po wyjęciu z pudełka setę poleci. Dokładnie, dokładnie. My jechaliśmy nią około 105, bo Tesla miała około 100, a no, ty wyprzedziłeś, czyli 105 około. No, 105. I to był model wyjęty z pudełka. Z pudełka, tak. To obejrzyjcie materiał, gdzieś tam zalinkujemy na pewno tobie i będziesz mógł więcej o tym modelu się dowiedzieć. Również mamy film, na którym w sumie Patryk opowiada o tym modelu i jeżeli chcesz znać szczegóły, co tu siedzi, jaka elektronika, to koniecznie go obejrzyj. Tak, a cena jego to? Cena to jest... okazyjna oczywiście, okazyjna. 3100 zł, poniżej ceny rynkowej. Także jeden taki okazja. Tak, oczywiście ma ślady tutaj jakieś otarcie na karoserii, bo model jest prawie niewidoczny. Powystawowy. Do spolerowania. Dokładnie, taka polerka w sumie powinna jechać. Polerka. Następnie. Myślę, że to tyle. Kurde, ja bym mógł więcej i więcej cały czas opowiadać o tym modelu, bo to jest naprawdę model sztos. Ten model sam się broni, no on jest tak designersko zachowany, że masakra. Jest po prostu sztosem. Dobra, lecimy dalej. Następny. I ostatnia propozycja będzie to kuter rybacki. Już nie będziemy go z kartonu wyjmować, ale bardzo fajny kuter rybacki firmy Carson. Co my tutaj mamy? Zasięg 60 metrów, czas pływania 20 minut, litowo-jonowe ogniwa, można ładować oczywiście. Nawet trzeba i mamy sikawkę nawet. Tak, mamy sikawkę, czyli możemy z poziomu nadajnika sobie sikać coś, gasić. Sikać jeszcze. Bo to jest taki strażacki, można powiedzieć, tak? No, jakiś bajer po prostu do oblewania gdzieś tam ludzi. Dokładnie, dokładnie. Na pontonie. Na. Ogólnie bardzo fajny, fajna zabawka. Tak, dla fanów wędkarstwa. Teraz przed świętami akurat. Dla fanów wędkarstwa. Tak. Także i fajny prezent, bo jedynie w cenie 580 zł. Mhm, dobra. To będzie koniec naszej wyprzedaży. To są wszystkie modele, które mamy w poprzecenach. Mam nadzieję, że coś Tobie się spodobało. Koniecznie skorzystaj z kodu rabatowego, który znalazł się w filmie i wykorzystaj go dobrze. Najlepiej na jakieś, możesz nawet na kilka modeli wykorzystać go. Tak, dokładnie. Żeby to był dobry prezent dla Ciebie, dla Twoich bliskich. Dokładnie. Jeżeli chodzi o jakieś akcesoria do tych modeli, bo nie wszystkie są gotowe do jazdy, napisz do nas, zapytaj, co możemy Tobie ciekawego polecić, jakie baterie. Dokładnie. Bądź napisz maila czy wiadomość na Facebooku. Pamiętaj, zawsze jesteśmy dla Ciebie do usług. Do dyspozycji. Dziękujemy za uwagę, do zobaczenia, cześć. Trzymajcie się. Jeżeli spodobał Ci się ten film, koniecznie daj suba, aby być na bieżąco z naszymi materiałami. A jeżeli chcecie zupełnie za darmo pojeździć lub polatać naszymi zdalnie sterowanymi samolotami, samochodami, koniecznie dołączcie do naszej grupy na Facebooku, link w opisie, żeby być na bieżąco z naszymi spotkaniami modelarskimi. A jeżeli chcesz pomóc nam tworzyć więcej wartościowych treści rozrywkowych i edukacyjnych, to wesprzyj nas robiąc u nas zakupy lub na Patronite. Do zobaczenia!